Witajcie na kanale VetRehab. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak nauczyć psa wchodzić po rampie do samochodu, a to zagadnienie pomoże nam omówić pani Paulina Biełuszka, behawiorystka i trener psów. Witaj Paulino, cieszę się, że znalazłaś dla mnie, dla moich widzów czas. To jest temat dosyć ważny, z pozoru może błahy, ale no przynajmniej duża część moich pacjentów no wymaga jakby takiego ekwipunku, takiego sprzętu. Często jednak zdarza się, że właściciele napotykają tutaj sporą przeszkodę pod postacią właśnie tutaj, no nie wiem, lęku czy niepewności swojego pupila, bo zwierzaki najzwyczajniej w świecie na początku boją się wchodzić po czymś takim, po takim rusztowaniu. No nie bardzo wiedzą, do czego to służy, o co chodzi, po prostu nie chcą z tego korzystać. I niestety gro osób, gro właścicieli bardzo szybko się poddaje, za szybko i po tam jednej czasami nawet próbie, a w lepszym przypadku po kilku próbach po prostu się poddają, oddają albo z powrotem do sklepu, albo gdzieś tam odsprzedają, albo w kąt rzucają platformę, no i niestety nie mogą z tego korzystać, a jest to dla niektórych pacjentów po prostu rzecz niezbędna. Od czego zacząć? Jak to, jest to w ogóle możliwe, żeby psa przyzwyczaić, nauczyć chodzić po takiej rampie? Tak, oczywiście, możliwe jest wszystko, ważna jest odpowiednia motywacja dla psa. Ze mną jest dzisiaj Hera. Hera jest 10-letnią suczką, która no, ze względu na swój wiek ma już różne choroby współistniejące, w tym ma zwyrodnienia stawów. I u niej jakiekolwiek dynamiczne wskoki, wyskoki są mocno niezalecane, a wręcz są szkodliwe, bo mogą grozić urazem. Dokładnie tak. I my jeżdżąc samochodem, no do tej pory przyznaję się, że po prostu schylałam się, brałam ją na ręce, wkładałam do samochodu. No i to jest pierwsze wyjście, ale niekoniecznie dobre dla moich pleców i zresztą stawów też. No Hera jeszcze jest w górnej granicy tego kompaktowego rozmiaru, ale tak. Już tak, no nie jest leciutkim pieskiem. Tak, tak, no ona waży 12 kg, więc jest to do przejścia, ale są psy większe, cięższe, wiadomo, więc no to już może być o wiele większe wyzwanie. No i takim dobrym wyjściem właśnie, żeby oszczędzić swoje plecy, jest trening, nauczenie psa wchodzenia na taką rampę. I dzisiaj z Herunią pokażemy, jak to zrobić i pokrótce omówimy kroki. Super. I ja jeszcze raz powtórzę, bo tu w zasadzie powiedziałaś, że Hera nie zna tego sprzętu. To nie jest tak, że tutaj właśnie trenerka, behawiorystka już ma pieska, który tam na pstryknięcie jeszcze dwa salta dokładnie po drodze robi. Tylko faktycznie to będzie debiut Hery i zobaczymy, jak to wygląda od podstaw. Dokładnie tak. Tak więc pierwszym etapem jest zapoznanie psa z rampą w znanym mu i spokojnym otoczeniu. Jest to ważne, żeby nie było właśnie rozproszeń i najlepiej, żeby to był dom, w którym pies na co dzień mieszka. No i zaczynamy od takich prostych kroków, jak skarmianie psa przy rampie. Tak, żeby mu się rampa zaczęła bardzo dobrze kojarzyć, że jest miło, fajnie, jest jedzonko, to co psy lubią najbardziej. W tym etapie chodzi o to, żeby pies obwąchał przedmiot, zobaczył, że to nie jest nic strasznego, że to się, nie wiem, nie porusza, żeby po prostu dobrze mu skojarzyć ten przedmiot. Ja Herę skarmiam z ręki, ale możemy też zacząć rzucać smaczki obok rampy. Bądź jeżeli pies jest tak chętny na smaki jak Hera, to spróbować rzucać smaczki już na rampę. I to już jest, proszę zobaczyć, etap, w którym pies robi kroki na tym przedmiocie i ma już z tym przedmiotem jakąś interakcję. No tak, zaznajamia się z powierzchnią, tak, z teksturą. Tak jest. Fajnie. Na razie tutaj nie ma żadnego przymusu. Pies, o, nawet Herunia już usiadła. Pies nie musi nic robić na siłę, po prostu wchodzi, bo chce, bo ja mam coś fajnego w ręku. Dobrym pomysłem jest też dać psu takiego żujka, żeby na przykład sobie na tej rampie położył się albo po prostu usiadł i zaczął żuć, żeby ta rampa mu się super kojarzyła z jedzeniem. Super Hera! Właśnie bardzo ważne jest w tym treningu, żeby dużo chwalić psa, żeby mówić, że jest super, bardzo dobrze, bardzo ładnie, żeby dawać te pozytywne, fajne skojarzenia.
Jeżeli mamy już pierwszy etap przećwiczony, czyli pies już jest zaznajomiony z przedmiotem, nie ucieka od niego, nie boi się, możemy przejść do drugiego kroku. Nadal jesteśmy w domu, czyli w spokojnym otoczeniu i możemy spróbować naprowadzić psa na rampę, tak żeby pies przeszedł po tej rampie. Nadal rampa jest na płasko, to jest ważne. Chodź, Heruniu. Super, brawo, bardzo ładnie. No Herze poszło to bardzo dobrze. I jeszcze raz. Chodź, Hera. Super, bardzo ładnie. Brawo, Hera. Brawo, super. Czyli w tym etapie już wymagamy od psa interakcji z rampą, tak żeby już po niej przeszedł oraz żeby no już poczuł się na tej rampie trochę, tak? Czyli troszkę podnosimy poprzeczkę, ale też jeszcze nie za bardzo, żeby psa nie przestraszyć. Psy, które nie mają dużej motywacji na jedzenie, a są takie psy, no to nie jest Hera, ale różnie bywa, możemy smaczki zamienić na zabawkę, na przykład na piłkę. I wtedy proces jest podobny, ponieważ rozkładamy rampę, tylko że psu zamiast smaczków dajemy na przykład piłkę, rzucamy, na przykład masz Hera, super! No Herunia oczywiście nie jest psem, który ma motywację na zabawki, tylko na jedzenie. Niemniej jednak warto tutaj zaznaczyć, że znajdujemy dobrą motywację dla psa, tak? Coś, co psa zmotywuje do tego, żeby skojarzyć tą rampę z czymś fajnym. Tak, tak. No każdy lubi co innego. Jeden tak się rzuci za piłeczką, drugi za smaczkiem. Tak jest. Dobrym pomysłem jest też taka likmata i kupienie pasty dla psów. To jest chyba z łososia. I taką likmatę kładziemy na rampę. Smarujemy pastą i dajemy psu do wylizania. I tutaj też tworzymy pozytywne skojarzenia. Pies tutaj stoi na rampie, no nie musi nawet wszystkimi czterema łapami, ale jest na tym przedmiocie i no jest bezpiecznie, czuje się fajnie, bezpiecznie, miło. A grunt to dobra motywacja. O, to super, to... Herunia, brawo. Brawo. A smaczek, proszę bardzo. Waruj. Tak, możemy też poprosić psa o warowanie. Waruj. Super, brawo. I chwalimy psa za każdą interakcję z rampą. Brawo, Hera. Super. Kiedy mamy przećwiczoną już rampę w domu, pies potrafi przechodzić przez rampę, nie obawia się tego przedmiotu, jest już w miarę przyzwyczajony, możemy przejść do ostatniego etapu, czyli wystawienie rampy na zewnątrz przy samochodzie. Tak, bo ja tutaj dodam, że te wszystkie ćwiczenia, które robiliśmy teraz, to generalnie można, czy nawet powinno się wykonywać w domu, tak? Tylko my tutaj ze względu na warunki przećwiczyliśmy to na zewnątrz. Stoi. Tak, no i teraz przenosimy rampę na zewnątrz. Mamy samochód, mamy psa, który już jest zapoznany z rampą. No i spróbujemy go przeprowadzić przez rampę do bagażnika tym razem, Heruniu. Jesteś gotowa? No to jedziemy. Idziemy. Brawo, pięknie. Super. I nagradzamy bardzo, bardzo bogato psa, tak, żeby wiedział, że zrobił coś super. Brawo, Herunia, super. Podsumowując, bardzo ważne w tym treningu jest cierpliwość. Żebyśmy się nie zrażali, jeżeli psu nie wyjdzie. Ważny jest spokój, opanowanie. Nie używamy siły, nie krzyczymy na psa, ponieważ efekt może być zupełnie odwrotny. Też pamiętajmy, że każdy pies uczy się w swoim tempie. Herze poszło akurat to bardzo szybko, ale są pieski lękliwe czy bardziej wycofane, którym zajmie to troszkę dłużej pewnie, ale przy odrobinie wysiłku na pewno się uda. Także życzę udanej nauki i powodzenia. Wspaniale. A jakbyś mogła powiedzieć tak szacunkowo jeszcze raz, no jak się nastawiać, ile to czasu może tak, jakieś widełki,
Bo ja mam swoje jakieś doświadczenia, ale jak ty to widzisz? No bo to ktoś pewnie będzie, część ludzi będzie liczyła mimo wszystko, że to pójdzie tak sprawnie jak na filmie, na pierwszego dnia. Tak. Natomiast ja wiem, że to wiele dni więcej może czasami zająć. Może to być tydzień, dwa, nawet do miesiąca. Tak jak mówię, nie możemy się zrażać, bądźmy cierpliwi i miejmy pozytywne nastawienie, żeby ten trening był fajny, miły, przyjemny, żeby psu to się naprawdę dobrze kojarzyło, tak? Bo nasze psy chłoną emocje jak gąbka. Jeżeli my będziemy niespokojni, no to pies też przeniesie to na trening i no wszystko będzie pewnie opóźnione w czasie. Trochę teraz chodzimy. Super, bardzo ładnie, brawo, pięknie, dobry pies. Super, bardzo ładnie. Super. No i ostatnie łapki, udało się. Pięknie, bardzo ładnie. Brawo. Pięknie. Herminiu, poczekaj. Dobra jest. Super, brawo dziewczyno. To na koniec krótkie podsumowanie. Tak, przede wszystkim pamiętajmy o cierpliwości, o pozytywnym nastawieniu, o tym, żeby nie zniechęcać się po kilku nieudanych próbach, obserwować psa, być spokojnym, opanowanym. Bardzo ważne jest nagradzanie, motywowanie, fajna, przyjemna atmosfera, tak żeby pies poczuł, że to jest coś fajnego i wartego zrobienia. Przy psach lękliwych czy wycofanych faktycznie może być odrobinę trudniej, ale przy odrobinie wysiłku na pewno to się uda. Także powodzenia w nauce. Cierpliwości przede wszystkim. Cierpliwości. Na pewno się uda. A ja jeszcze Państwa zapraszam na moje kolejne materiały. Koniecznie obejrzyjcie film, w którym testuję różne pochylnie, różne rampy. I do zobaczenia w kolejnych materiałach.